Cześć, jestem Klaudia Takanono i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory sumaryczne alkoholi o A. 9 atomach węgla w cząsteczce. Ok, teraz zwróćcie uwagę na to, że zapisałam Wam tutaj wzór ogólny alkoholi i pod ten wzór będziemy podstawiać, a dokładniej pod C, bo C to węgiel. Więc mamy 9 atomów C9. NK to 9. 2 razy 9 to 18, dodać 1, 19 i wbijamy OH. Pod punkt B, 4 atomach wodoru w cząsteczce. I tutaj jest troszeczkę inaczej z tego względu, że tu mamy jeden taki wolny wodór. Więc zapisując to, to w tym momencie bierzemy pod uwagę, że mamy H3. Czyli to będzie C. A jeżeli nie potraficie tego policzyć w głowie, to bierzemy tą trójkę, że ta trójka jest równa temu i robimy równanie. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Odejmujemy, dzielimy na liczbę przy niewiadomej, a jedynek nie zapisujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.